Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę, powtarzajcie tę modlitwę teraz za mną. Boże Ojcze Niebieski, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym i za wstawiennictwem Maryi, proszę, wylej swego Ducha na mnie. Uwalniaj mnie od wszelkiego grzechu i zła. Chroń od szatana i demonów. Mnie i moją rodzinę. Uzdrawiaj moje serce, duszę i ciało. Uzdrawiaj mój umysł i całe moje życie. Uzdrawiaj moich najbliższych. Chcę żyć w Duchu Świętym. Chcę przyjąć łaskę uzdrowienia. Chcę widzieć Ciebie. Uzdrów oczy mojej duszy. Uzdrów oczy mojego ciała. Dziękuję Ci za Twoje miłosierdzie. Dziękuję, że Maryja wstawia się teraz za mną. Matka Twoja i nasza. Dziękuję Ci, Panie. Wspólnie jeszcze pomódlmy się w językach, które jeszcze nie potrafi, to możesz mówić, powtarzać: przyjdź Duchu Święty przez serce Maryi. Albo wymawiając imię Jezusa i imię Maryi. Maria, 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 możecie swoje dłonie podnieść też wysoko do Pana, który widzi nas, już Cię słyszy, kocha nas i chce, żebyśmy też wyrażali to na zewnątrz. Adonai, Adonai, Maratelo, Pelo, Adonai, 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 Alalele, Mor, Adonai, Adonai, Adonai. Ebalo perio Santa Maria, Adonai Mario Malateno, Edo Hor, Emalai Malera Hafeno, Alale, 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 Alala, Alale, Alala, Alala. Jest tutaj pomiędzy nami kobieta, która bardzo cierpi na chorobę związaną ze swoim żołądkiem, ze swoimi jelitami. Pan teraz Ciebie uzdrawia. Pan także uzdrawia młodego mężczyzny, który również tutaj jest, a który cierpi z powodu wątroby, z powodu choroby wątroby, z tego, że jest osłabiony przez chorobę właśnie tej części ciała. Pan uzdrawia również jego wątrobę, jego całe ciało. Pan uzdrawia Krzysztofa, który bardzo też jest cierpiący w swoim małżeństwie, bo niestety jego żona też odrzuciła go, bo jest niewierna, a on właśnie modli się ze swoją żoną. Pan Cię błogosławi. Pan uzdrawia Olę, która choruje na poważne problemy z sercem, z krążeniem, także z płucami. Pan uzdrawia także wewnętrznie teraz osoby, które mają dużo lęku, dużo smutku, przygnębienia, nerwicy, którzy są niespokojni ciągle. Pan uzdrawia was. A szczególnie Pan uzdrawia Ewelinę. Pan uzdrawia także osoby, które mają chorą tarczycę, chorą nerki. Szczególnie teraz są uzdrawiane kobiety. Pan uzdrawia teraz Marionę, która choruje właśnie na chorobę tarczycy. Adonai, Adonai. Isikiach Adonai. Ashalabetulach Adonai. Allah. Pan jest też leczy Twoje nogi, kepety, szczególnie Twoje stopy, które
się często bolą Cię stopy. Pan leczy je. Kabatu lachytijasz. Aluchytijasz. Jest tak, że starsza kobieta, która modli się za swoją wnuczkę, 11-letnią, która cierpi z powodu częstych bólów właśnie brzuszka i Pan Jezus uzdrawia ją, tą wnuczkę. Kabatu le. Alocha dachelaja. Icha matulachelaż. Pan powołuje Ciebie do modlitwy kontemplacyjnej, do modlitwy serca, do takiej głębokiej modlitwy, gdzieś wypraszała wiele łask przez tę głęboką modlitwę za innych. Kabate la hesztarias. Virgetia szanabita. On zdrawia także prawe ucho jednego z mężczyzn, który ma częste bóle tego ucha, właśnie prawego, i właśnie takie szumy, takie piski, Pan się teraz uzdrawia. Tak Twoje ucho, że ono nigdy już nie będzie miało tych dolegliwości. Kamato na chadijasz. Ilaj. Dziękujemy Ci, Pani, za to, że działasz pośród nas. Dziękujemy za tę modlitwę, która jest wysłuchana. Dziękujemy za jeszcze to, co będzie jeszcze nie w modlitwie wstawienniczej. Razem z Marią, ze świętymi, z Anioła. Panie, przyjdź jeszcze przez to tchnienie. Gdy przyszedłeś jako zmartwychwstały, na oto stołu tchnąłeś na nich i przyszedł Święty. Niech przez ten gest jeszcze bardzo mocno na nas stąpi Duch Święty. Z darami, szczególnie z tymi, które teraz potrzebujemy w naszym życiu, w naszej codzienności, i dla naszego uświęcenia i dla dobra innych. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Adonai, Adonai. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Pan zdrawia też osobę, która ma częste bóle całej głowy. Po prostu na całej głowie ma bóle. I one teraz znikają. Jest także osoba, która teraz będzie płakała, bo Pan uzdrawia ją ze wszystkich ran jej życia. Jest także kobieta, która jest w stanie błogosławionym, jeszcze tego nie ma, nie wie, ale jej mąż, kiedy dowie się o tym, będzie się cieszył tym, że właśnie, że Pan obdarzył was dzieckiem, bo prosiliście o to wiele lat. Pan z wami. Niech was błogosławi przez serce Marii, której narodziny dzisiaj wspominamy. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w miłości Jezusa i w miłości Marii. Bogu niech będą dzięki. Jeszcze taka myśl przyszła do osób, które nie przebaczyły. Pan mówi do każdej osoby, która nie przebaczyła. Przebacz serca w imię mojej miłości. Ja udzielę Ci takiej łaski. Taka, że doświadczysz pokoju, ulgi i szczęścia. Bo kiedy przebaczasz, jesteś podobna do mnie. Jesteś podobny do mnie.